Rozgłaszajcie cuda nad cuda pośród wszystkich ludów. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu. Sławcie imię Jego. Dzisiaj w uroczystość objawienia pańskiego i my dołączamy do orszaku trzech króli, by nieść świąteczku Jezus w darze pieśni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękując Księdzu Proboszczowi za słowo wstępne i powitanie, pragnę powitać zarówno w jego imieniu, jako jednego ze współgospodarza na zrozumieniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwiące Wyszynach wszystkich miłośników pieśni chóralnej na tegorocznym koncercie kolęd chórów imieni miasta Czerwionka Leszczyny. Bardzo serdecznie witam burmistrza gminy miasta Czerwionka Leszczyny Wiesława Janiszewskiego. Witam radnego z gminy województwa śląskiego Grzegorza Rolnika. Witam starostę miejskiego Marka Prowaskę. Witam radnych miejskich i powiatowych. Bardzo gorąco witam przedstawicieli duchowieństwa na czele z księdzem profesorem Antonim Reginkiem. Witam księdza seniora Jana Kuleczkę. Witam byłego proboszcza księdza Andrzeja Koncaka. Witam ojca Tomasza Czaja. No i jeszcze raz organizatora, współorganizatora tegorocznego koncertu, księdza proboszcza Krzysztofa Niszyka. No i witam przede wszystkim wszystkie chóry, które biorą udział w tegorocznym koncercie. Witam chór Vox Cordis parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Matki Panny w Książenicach. Witam pięknie. Witam chór Cecylia z parafii Jana Sarkandra w Bełku, który witamy chór Jutrzenka, który prowadzi Ewelina Zapłoska, oczywiście chór z parafii Matki Bożej Pośredniczej Wszelkich Płac w Czajkowicach. Witamy chór z koła kantorów, który prowadzi Jana Kuskus, z parafią Świętego Andrzeja w Łodzi Leszczyna. No i witamy chór Magnificat, reprezentujący tę parafię. Chór Magnificat, który prowadzi Stefan Jaszyn. Jeszcze raz witam wszystkich miłośników pieśni chóralnej. Niech motto dzisiejszego koncertu tradycyjnie już stanowią słowa księdza profesora Antoniego Reginka, zawarte w niektórych skarbczykach, wyrażające nadzieję, iż piękny śpiew skruszy nasze serca i ułatwi znoszenie myśli ku niebu. Piękne słowa księdza profesora. Jako pierwszy przed nami zaprezentuje się chór Vox Cordis. Zapraszam. Wiwat boskiej istności występuje z niebios bliskości. Już się spełniło, co w proroctwach było. W wykonaniu chór Vox Cordis parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny usłyszymy następujące pieśni.
mizerna cicha, nie było miejsca dla Ciebie w partii solowej wystąpi Agata Podolska oraz dzisiaj w Betlejem. Kolędy opracował Andrzej Podolski, który również dyryguje górę. Vox Cordis.
Chór Bokskowic, prowadzony przez Arkiepiskopa z Parafii o wezwaniu Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Matki. Pięknie dziękuję. Bóg z Panny się narodził, by ludzi oswobodził. Tego dnia wesołego narodzenia Bożego. Weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy. Teraz Bogu cześć oddany będzie właśnie chór Cecylia pod batutą siostry Kalety. Thank you.
Kurę Cecylia dyrygowała bez batuty siostra Galenta. Pięknie dziękujemy. Zapraszam kur Jutrzenka z parafii od wezwania Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask ze Szczejkowic. Zapraszam. Kurem Jutrzenka dyrygować będzie Ewelina Zawłócka. Dzień Bożego Narodzenia, radość wszystkiego stworzenia. Ptaszki do szopy zlatują, Jezusowi przyśpiewują. A teraz Jezusowi przyśpiewywać będzie właśnie chór Jutrzenka, który kieruje pani Ewelina Zawłocka. Yeah.
Kurwy Szczęka z parafii wezwania angielskiego szczególnie wszelkich was w Szczękowicach, którym dyrygowała Ewelina Zagorska. Pięknie dziękujemy. Kurem dyrygować będzie Jolanta Skrus. W wykonaniu kuru usłyszymy następujące utwory. Transamus, Chrystus Pan się narodził, Jezu w ślicznych kwiecie. W Niemczech.
Dzisiaj usłyszeliśmy ją podczas dzisiejszego koncertu. Cieszmy się, pod niebiosy wznośmy razem miłe głosy, bo wesoła dziś nowina Panna Syna porodziła. Więc go wszyscy powitajmy i wesoło zaśpiewajmy. Wykonamy już oratorium kolejne pieśni Chrystus Pan się narodził oraz Jezus. Jezus, 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 Jez
konferencją Jolanty z Prus, z parafii pod wezwaniem Jacka Andrzeja, Pani Wreszcie. Pięknie, pięknie dziękuję. Drodzy miłośnicy pieśni chóralnej, następnym chórem, który ma się zaprezentować podczas tego pięknego koncertu, miał być chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czerwionce-Leszczynach pod dyrekcją Anny Jędrzejak. Z przyczyn losowych niestety nie wystąpił, na czym myślę wszyscy bardzo, bardzo ubolewamy. A jako, że dzisiejszy koncert jest transmitowany przez internet, to myślę, że możemy zarówno chór i panią Annę Jędrzejak pozdrowić. Zapraszam chór Magnifikat z tutejszej parafii w Niebowzięcie na Świecie Marii Panny. Chórem będzie dyrygowała perfekcyjnie Stefania Szyb. O Jezu, Dziecię, Synu Boga Prawy, niech wzór Twój w naszych rodzinach zagości. Niech dziadka Twa pod Twym spojrzeniem łaskawym urasta w latach, łasce i mądrości. W wykonaniu chóru Magnifikat usłyszymy następujące pieśni. Wielka radość, cicha noc oraz święta to biele. Chór Magnifikat. Wielka światłość gdzieś nadali się.
Panie Szyb, pięknie, pięknie dziękujemy. Drodzy Państwo, dzisiejszym koncercie proszę o zabranie głosu księdza profesora Antoniego Rybka. Mili Państwo, wielce szanowni i drodzy uczestnicy dzisiejszego koncertu. Kiedy doświadczamy piękna naszych kolęd i pastorałek, rodzi się pytanie o źródło tego fenomenu kulturowego i religijnego. Jedną z odpowiedzi jest na pewno zróżnicowanie formalne. Mieliśmy tego tutaj przykład. Chóry posługiwały się różnymi formami muzycznymi. Odwoływanie się do tekstów pięknych, poetyckich. Linia melodyczna czasem łatwa, przystępna, a czasem bardzo kunsztowna. Zróżnicowane rytmy, bogactwo harmonii. Ale to tylko jedna strona medalu. Bo bardzo ważną stroną medalu, drugą, jest odwołanie się do treści religijnej, do przekazu ewangelicznego, do tej historii, która miała miejsce w Betlejem, a którą nam tutaj chóry na nowo upobecniły, pokazały to wydarzenie ewangeliczne, że Bóg wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Jak napisał Karpiński, w kolędzie mógł się rodzić. Czy taka odpowiedź na ten fenomen, o którym wspomniałem, nie jest już wystarczająca? No nie. Pozostaje jeszcze przekaz artystyczny. To, czego byliśmy dzisiaj świadkami i uczestnikami, czyli prezentacja kuralna. Ten przekaz artystyczny, który został przygotowany poprzez żmudne ćwiczenia i godziny prób. A mieliśmy tego tutaj piękne efekty. Niech mi będzie wolno wyrazić jeszcze raz wszystkim chórom, które dzisiaj wystąpiły w tym koncercie, wielkie uznanie. I zróbmy to jeszcze raz wspólnie, gromkimi brawami. Organizatorom tego koncertu, tutaj chylę czoło przede wszystkim gospodarzami tego miejsca, czyli parafią Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Człuchowie, na ręce księdza proboszcza Krzysztofa Jączyka, a także chór Magnificat pod dyrekcją Stefanii Szyb, gospodarze tego wydarzenia oraz Miejski Ośrodek Kultury pod dyrekcją naszej pani Marii Olczajkowskiej. Także jeszcze raz organizatorom. Na koniec już tylko krótko życzenia. Niech ta piękna forma prezentacji naszych kolęd i pastorałek będzie dalej kontynuowana. Bardzo tego serdecznie życzę organizatorom i wykonawcom. Nie ustawajcie w swoich ćwiczeniach, próbach nad doskonaleniem aparatu wykonawczego, żeby jeszcze te kolędy były dla nas większym przeżyciem artystycznym i doznaniem i przeżyciem religijnym. Tego serca życzymy wszystkim tu zgromadzonym, także osobom, które łączą się z nami za pośrednictwem mediów. Składam też życzenia błogosławionego nowego roku, obfitującego w dary Boże, błogosławieństwo, zdrowie, radość i pomyślność. Szczęść Boże. Dziękuję księdzu profesorowi. Zapraszam wszystkie chóry, które wzięły udział w dzisiejszym koncercie, do chóru Magnificat. Dołączą za chwileczkę chór Vox Cordis z
parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Książewicach zapraszam chór Cecylia z parafii pod wezwaniem świętego Jana Zakandra w Bełku. Zapraszam chór Jutrzenka z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Pośredniczki w Świętych Łasów w Czejkowicach. Zapraszam chór z Ola Kantorum z parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Powoli w Leszczynach. W finale tegorocznego koncertu usłyszymy starą polską kolędę, która powstała w połowie XVIII wieku, a dokładnie mówiąc w 1754 roku. Składało się początkowo z trzech zwrotek, teraz jest ich więcej, chociaż zapis nutowy został odszukany już w kartyczce karmelitańskiej z 1705 roku. Jest to pieśń Triumfy Króla Niebieskiego. Na organach Michał Bera dyryguje gospodarz Stefania Szyd. Thank you.
Ja nie wiem, czy jakieś listy już widziałem. Chwila dla